Hej kochani, witajcie w innym filmie niż zawsze, tym razem nie vlog, tym razem haul ubraniowy, którego nie było już chyba u nas na naszym kanale bardzo dawno. Także dla odmiany zapraszam Was na haul ubraniowy niezwykły, ale to już zobaczycie. Ja robię zakupy mniej więcej dwa razy do roku, korzystam zawsze z wyprzedaży letnich albo zimowych i tak się właśnie stało, że w styczniu zawsze są wyprzedaże zimowe, ale nie tylko. Dzisiaj Was zapraszam na haul zakupowy z Abercrombie. Niby to wyprzedaż zimowa, ale jak sami zobaczycie, kupiłam bardzo dużo rzeczy już na lato. I w sumie powiem Wam, że u nas ta zima trwa tak krótko, że w sumie dobrze oczywiście mieć parę takich zimowych rzeczy, ale więcej jednak tych ubrań mamy letnich, także tym bardziej jak zobaczyłam na stronie, że wyprzedaż dotyczy także letnich rzeczy, to zrobiliśmy już zamówienie jakby z tych wiosenno-letnich rzeczy, szczególnie dla Hani. Hania ma przepiękne ubrania, zaraz zobaczycie. Dzieci dzisiaj poprzymierzały wszystko, także ja już wiem komu co, jak pasuje. Dobra, słuchajcie, ale nie przeciągając, zaczynamy od Sebastiana. Dobrze, Sebastianowi w tym roku zamówiłam spodenki. To są bawełniane spodenki, bardzo miękkie. Sebastian wykańcza większość spodni, ale te są takie, to są w sumie grubsze spodenki i to są takie bardziej zimowe spodenki, więc one są z takim jakby misiem. To nie jest kożuszek, tylko to jest taki materiał. Tak jakby cieplejsza bawełna. Bardzo fajne. Ja specjalnie zostawiłam wszędzie metki, bo bym nie wiedziała, jakie są ceny. Przygotowałam sobie tak. Tu będę Wam mówiła, jakie są oryginalne ceny, a ile ja za to zapłaciłam, bo to po prostu była rewelacja. Zamówienie, które zrobiłam na stronie z Abercrombie, uwielbiam. Oni mają takie promocje, że no nie można być obojętnym, naprawdę warto poczekać zawsze do tych wyprzedaży, bo jak są wyprzedaże w Abercrombie, to są wyprzedaże ogromne. A tak się złożyło, że akurat ja mam w styczniu urodziny, więc oni wysyłali mi upominek na urodziny i to było minus 20% od każdego zamówienia, także mi się to skumulowało i naprawdę te rzeczy kosztowały, zresztą sami zobaczycie. Na przykład te spodnie, $35 to jest ich cena oryginalna. Tu mam, znalazłam. $13 zapłaciłam za te spodenki. Idąc dalej, tu jeszcze mam koszulkę z długim rękawem, ale ten materiał jest rewelacyjny. On jest mięciuteńki, bardzo taki przyjemny. On nie jest, to nie jest gruby materiał. Jest dosyć cienki, ale bardzo, bardzo przyjemny. I czekajcie, żeby Wam teraz powiedzieć. Normalna cena to jest $20. A ja za nią zapłaciłam $7.50. Także taka koszulka. Kolejne to są spodenki, to już na lato dla Sebastiana. Wszystkie rzeczy na Sebastiana to jest 7-8 rozmiar. Jakbyście kiedyś zamawiali, to mniej więcej będziecie wiedzieli. Sebastian jest dosyć drobny, jest szczuplutki i jest dosyć wysoki, ale zamawiam mu zawsze 7-8, pomimo tego, że on w tym roku będzie miał 8 lat. To zamawiam mu 7-8, bo te ubrania na niego najlepiej pasują. Te spodenki i tak to nie są spodenki obcisłe, dopasowane, to są bardziej takie luźne spodenki. I te spodenki kosztowały $10.50, a normalna ich cena to $35. I teraz t-shirty. T-shirty mniej więcej zapłaciłam $6.74 dokładnie. Zaraz zobaczę, pokażę Wam jaka jest oryginalna cena tych koszulek. To $18, więc no jest duża różnica. To jest pierwsza koszulka. To
To są wszystko koszulki bawełniane, już z krótkim rękawem. W sumie tylko jedną wzięłam z długim rękawem, ale tak jak mówię, to zawsze bluzę można nałożyć. Piękna żółta koszulka. Co jest fajnego w Abercrombie, to że ja mogę prać te rzeczy i ani kolor się nie spiera, ani nie odkształca się kształt koszulki, krój koszulki. Tu jest taka zwykła niebieska koszulka. Koszulka, którą Sebastian uwielbia, to jest ta koszulka z żółwiem. I koszulka z krokodylem. Taką naklejką krokodyla. Okej. Okay. I ostatnia rzecz dla Sebastiana to była kurtka. I słuchajcie, z tą kurtką. Ja zamówiłam, włożyłam sobie tą kurtkę do koszyka już jakieś 2 tygodnie wcześniej. Po czym ona mi znikła, bo była wyprzedana. I bo mówię, nie, taka fajna kurtka. A tą kurtkę wzięłam już w większym rozmiarze. To jest w sumie jedyny rozmiar, który mu wzięłam 9 na 10. Ale bałam się trochę, że ta kurtka 7 do 8 posłużyłaby mu może przez jeden sezon, a jednak jak kupuję kurtki, to raczej dla dzieci na 2 sezony. Więc wzięłam mu 9-10. Przepiękna ta kurtka i ta kurtka to był w ogóle hit tego zamówienia. Taka ombre. Może nie ma futerka na zewnątrz, ale ma, zobaczcie, ma to futerko w środku. Jest przemiła i te futerko nie jest tylko w kapturze, tylko jest w całej kurtce, poza rękawami chyba, nie? Nie, w rękawy też. Zobaczcie, nawet rękawy są. Także jest bardzo, ale to bardzo cieplutka. Już Wam mówię, ile oryginalna cena kosztowała. $90 to była oryginalna cena, a ja za nią zapłaciłam niesamowitą cenę. To miałam osobno, o jest tutaj, $36. Z podatkiem już. Także no za $36 kurtkę zimową, pufową z Abercrombie. To był hit. To był hicior. Dobra, to były Sebastiana ubrania. Teraz przechodzimy do ubrań od Hani. I to są ubrania wszystko letnie. Ale jak je zobaczyłam, wiedziałam, jak ona będzie ślicznie wyglądać właśnie do jeansowych spodenek, albo do spodni albo do spodenek. Po pierwsze to taka koszulka. Mówię Wam, że jak ja bym zobaczyła na siebie taką koszulkę, to sama bym sobie ją zamówiła. A jeżeli chodzi o Hanię, to Hanię zamówiłam rozmiary 13-14. W tym roku będzie miała 12 lat. Ale Hania jest dosyć wysoką dziewczynką, zresztą nawet jak byliśmy ostatnio u lekarza, to lekarz sprawdzał tę krzywę wzrostu i powiedział, że no Hania jest wysoka jak na swój wiek, więc wzięłam jej takie większe, na 2 lata jej wystarczą, jak Hania wystrzeli, to może mieć nawet 1,80 m. Druga koszulka to taka biała koszulka. Hania bardzo lubi właśnie takie plecy w koszulkach, takie zwykłe jakby, no nie t-shirty, ale takie zwykłe bawełniane koszulki. Ta koszulka jest przepiękna, ja uwielbiam paski, więc musiałam jej też taką zamówić, Hani się bardzo podoba. I to też jest koszulka z takim podbiciem. Jakość tych ubrań jest niesamowita i w sumie nie ma rzeczy z Abercrombie, która by nam się nie sprawdziła. I ostatnia rzecz od Hani to taki krótki kombinezonik, to są spodenki. Przepiękny ten materiał. On mi się kojarzy z moim dzieciństwem, ja kiedyś miałam taką sukieneczkę, to jest bardzo dziewczęca, bardzo taka delikatna, to też jest 13x14, a nie powiedziałam Wam cen jeszcze, już Wam wrócę do cen, muszę Wam powiedzieć, jakie były ceny, bo ceny po prostu były rewelacyjne. Jeszcze mam jedną rzecz dla Hani, ale namieszałam teraz. Ceny w ogóle tych koszulek z 25 na 6,50. Jedna. Ta sama cena, ta
I ten t-shirt był z 15, to było z 15 na 6. Ten z 35 na 10,50. I ostatnia rzecz to kombinezon. To jest, powiem wam, że to jest dosyć ciężkie. Będziecie widzieć zaraz, jak Hania to przymierza, ale to po prostu jest przepiękne. Przepiękne. Ma kieszenie, jest ładnie wykonane. Jest jeszcze dodatkowo z podszewką. Oryginalna cena tego kombinezonu to $40, a zapłaciłam za ten kombinezon $12,70. Także te zakupy super. W Abercrombie ja kupiłam sobie w sumie 3 rzeczy. A dla mamy jest sukienka, zaraz zobaczycie, sukienka w rozmiarze S. Ja akurat w Abercrombie zawsze wymawiam S, SK jest akurat dla mnie bardzo dobra. Kiedyś, pamiętam, wzięłam coś w rozmiarze M i było za duże, więc no, teraz już wiem, że muszę zamawiać SK. I ta sukienka z 70 na 20,70. Także bardzo fajna. Oprócz tego wzięłam sobie szal. Ten szal jest po prostu taki milusi. I szal był z... Tak, szal jest za 14,50, a jego cena oryginalna to 45. To jest taki ogromny, ogromny szal. Nie nagrałam go osobno, więc wam go pokazuję. Holon jest duży. Ojejku, jest taki piękny i taki milusi. I uwielbiam takie beżowe kolory. No, także taki szal. A oprócz tego kupiłam sobie jeszcze... Teraz będę znowu bieliznę pokazywać. Kupiłam sobie stanik. Bez żadnych usztywniaczy, bez żadnych drutów. Taki delikatny, koronkowy. I to też jest rozmiar S. Okej. Dobra, to były zakupy z Abercrombie. Zuzia nie wybrała sobie nic z Abercrombie, Zuzia wybrała sobie wszystko z Zary. Ale filmik Zary zobaczycie na drugim kanale, na Zapytaj Anię, gdzie was serdecznie zapraszam. Tam będą ubrania dla Zusi, przede wszystkim dla Zusi, dla Hani. Ja sobie też tam zamówiłam 2 sukienki, także tam was serdecznie zapraszam na drugi film. Oczywiście tradycyjnie poproszę o łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobał taki film, troszeczkę inny. Jak nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie was zachęcam i zapraszam na nasze vlogi. A w kolejnym filmie serdecznie was zapraszam na dużą paczkę, ale z Polski tym razem. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!